Słuchajcie, opener w pełni, pada deszcz, leje jak z cebra, nie lepiej było w domu zostać? Pod kiblami bez zmian, trochę pada, trochę kolejka, odklejka. Cześć, jest drugi dzień openera. Jak to drugi? Czwarty. Dla ciebie czwarty, czwarty dzień lecisz już? Nie, ja pierwszy. Dabyś, pierwszy dzień przyszłaś? No. Słuchajcie, i to jest jedyna osoba, która nie mogła mi uciec po prostu, bo jest na wózku. Jeszcze no. Byś się zdziwił, abym uciekła. No to dawaj. To może potem. Jak ty uciekniesz przed złoczyńcami w takim stanie? Ja bardzo szybko biegam, wbrew pozorom. Czyli masz cztery nogi. Jestem szybka jak antylopa, naprawdę. A przed mną byś chciała uciec? No nie wiem, no. A powiedz szczerze jedną rzecz. No? Nie pasuje mi ta bluza, co? Opener. Żegajowska. Nie, no właśnie pasuje ci. Żegajowska mi pasuje? Dobra, obrocik, uwaga, uwaga. Zobaczcie, mamy festiwalowiczkę, totalnie super stylizacja, stosowana do pogody, nie wieje ci w klatę, nie boisz się zapalenia płuc? Nie wieje w klatę. Trochę jest, zaczyna padać deszcz, robi się mokro. Chcesz bluzę, bo ja w niej słabo wyglądam strasznie. No słabo, ale dziękuję bardzo. Boże, a czemu mi to powiedziałaś? Biegłem, słuchajcie, miałem kupić czarną i nie było czarnych kupięte, ale to jest słaba jest, co? Nie, jest okej. Czy chłopaka masz, czy męża szukasz? Nie mam, nie szukam. I co, nie zaczepiają cię chłopaki na tym openerze? Nie. Nie zainteresowani są tobą. Mega duża strefa LGBT jest i po prostu niezagospodarowana. Na jakiś koncert czekasz? Nie, przyszłam po prostu. No dobrze, oni też na ciebie nie czekają, ci artyści, wiesz o tym? Po co ja tu przyszłam? Właśnie, nie no, ja na ciebie czekałem. Ja czekałem na pięknie ubraną festiwalowiczkę, która po prostu dla moich widzów zrobi obrocik. Słuchajcie, mamy kolejne koleżanki. Dziewczyny, co was skłoniło do wyboru akurat takiej stylizacji? Wstałam, byłam na kacu, mówię, to jest to. Po prostu, bez stanika, sama bluzeczka, jeszcze obrocik. I akurat obydwie koleżanki, powiem tak, mają czym oddychać. Oczywiście tak zwane płuca planety są po prostu pod waszymi bluzkami. Gratulacje, że ratujecie tak naprawdę nasz gatunek. Aha, dziękujemy bardzo. Dzięki. Kolczyki w sutkach? Nie, jeszcze nie. To jest przesada. Dziewczyny, przysadka mózgowa. Nie róbcie sobie kolczyków w sutkach. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. On by chciał. Ja bym chciał zerknąć, cię skrytykować, ale na pewno nie chciał, żebyś miała. To wolę mnie patrzeć. Ty byś chciał mieć. Czy ja bym chciał mieć kolczyki? Tak, chciałbyś mieć. No przy tej bluzie do tego kolczyka w sutkach brakuje, żebym był gejem. To jest w ogóle totalnie piękna dziewczyna, my się już znamy. Ten odcinek jeszcze nie wyszedł, ale wy jesteście już jej fanami, tylko o tym nawet nie wiecie. Dokładnie, a ja cały czas czekam, aż wyjdzie. Fantastycznie, a ja czekam, aż wejdzie, poczekaj. A chyba, o Boże, ona jest taka... Ona, nie wiem, ona jest taka, że do mnie pasuje. No bardzo, no. I jakie plany na dzisiaj? Ile chłopaków chcecie obkręcić, bo jednak to wakacje i to się nie liczy. Nikt nie chce, wokół się mnie kręcić. No takie polko... No jak nie, przecież masz wszystkie argumenty przed sobą. Zresztą przyznam szczerze, koleżanki dobrałyście się bardzo dobrze. Szły za mną, powiem wam, sapały, chciały zdjęcie. Przepraszam dziewczyny. Ja mam męża, więc... Gratulacje! W jakim wieku? Dzisiaj mam 25 lat. Ja powiem dziewczynom, które nie mają męża w tym wieku, jakie są plusy? Żadne. Trochę mniej płacę za alkohol dzisiaj. No nie będę pytał męża, jakie są plusy, Marcel, bo ewidentnie... nie oglądaj. Pozdrawiam Marcela, mocna psycha, ziom. Ty jesteś koleżanką wolna, widzę po tobie. Ewidentnie widać, że szukasz tego męża po tobie. Ja wiem, że tak szukam. Rozglądasz się. Widziałeś jakiegoś kandydata tu na openerze? Żadnego, nie no. Co, za starzy, brzydcy, źle ubrani? Źle ubrani, w ogóle ja uważam... Złe bluzy mają. Openerowa. Straszna, co? No, średnia. Co to za topik jest? Opowiedz wszystkim. Kalzedonia. Reklama. Uwaga. Nice. Słuchajcie, się nie podniecajcie, to tak pizga, że tylko to jest maks, nie? Tak, to jest zdecydowanie. A jak się zrobi zimno, to co zrobisz? Zasłonisz się dalej? Ale mam top jeszcze schowany, więc... To przebierz się szybko, ja cię zasłonię, żeby nie patrzyli zboczeńcy. Nie będą patrzeć zboczeńcy, zobacz, teraz się możesz przebrać. Potrzebna, ja może sobie pójdę. To nie chodzi, że jesteś gorsza, co odejść. Żartuję, myszka. To też jest ciekawa historia, że tak młoda jesteś, masz męża. Wiem, że będzie mnóstwo komentarzy na ten temat, zawsze są. Tak, mi się wydaje, że już nie jestem aż taka młoda. Teraz wszystkie 25-latki bez męża. No tak, zapytaj, jak mamy na imię. Jak macie na imię, dziewczęta? Nie zgadniesz. Vanessa. Weronika. Blisko było, a ty? Weronika. Tak, na drugie mamy Rita. Jak wyglądacie jak dwie Weroniki. Na drugie mamy Rita. Na trzecie nie mamy. Nasze mamy to Elżbiety, a nasze babcie to Władysławy, to jest hit. I mamy szwagrów Tomków. O. A na czwarte Margarita, dziewczyny, miłego wieczoru. Czy zaczyna padać? Powiem tak, dziewczyny, robi się mokro, ale niestety nie tak jak ja bym chciał, bo po prostu zaczyna padać. No właśnie czuję, że zaczyna padać, więc chyba, Gosia, twoje prośby nie zostały wysłuchane. I teraz wszyscy, którzy siedzą w domu, myślą, dobrze, nie pojechałem na tego pieprzonego openera. Powiem ci szczerze, że jak dzisiaj idę po mieście... Co mówiłaś? Jeszcze raz? Tak sobie idę po mieście... Jeszcze raz, poczekaj, bo nie mogę się skupić. I idę po mieście i widzę ten wzrok Chyba znowu z openera po prostu. Dziewczyno, co to jest? Jak ty je... To chodzi o to, żeby więcej chłopów patrzyło, prawda? No przyznaj szczerze. Ja lubię się świecić. Bardzo dobrze. I jak to się przykleja i jak ja mam to odkleić potem u mnie? Jak ja mam ci pomóc potem z tym? No wiesz, są różne techniki, nie? No dobra, języki? Nie, dobra, ale jak to się przykleja tak już, nie, bo to jest program modowy. W takim pudełeczku było, taki z żelem, takie coś przykleiłam po prostu. Boże, no nie mogłeś poprosić, to bym ci pomógł, no. Pytam, czy chcecie parasol? Tutaj nie wolno nosić... Ej, to w regulaminie, że nie wolno parasol wnosić. Gdzie go... W dupie go wniosłaś? Teraz nie żartuję, w ogóle nie żartuję. Zdejmujemy kurtki. Nie wolno nosić parasol. Nie ma kurtki. Nielegalnie tu wniosłaś parasol, nie pytam jak. Ale tak jest w regulaminie, naprawdę, bo sprawdzaliśmy, bo my wnieśliśmy bomb. Występują u mnie ludzie, nie? Normalne dziewczyny i czasami piszę, o co za szony. Normalna laska jest i nie wiadomo o co chodzi im. Tak jakby mam wrażenie, że się wyżywają na kobietach przez moje komentarze pod moimi filmami, bo im może w życiu z kobietami nie idzie tak jakby chcieli. I taka frustracja, taka wiecie o co chodzi. To jesteście playerzy, no wy to macie dziewczyn tak, pstryk. Bo to są wasze dziewczyny, nie? Tak, no właśnie trzy. Ty jesteś takie piąte koło u wozu. Nikt się nie chce. No, niestety. Tik to zabrania papierosów, ale nie zabrania bycia mega hot. Jestem hot, bo jakby zabraniał, to nie mogłabyś wystąpić niestety. Okay. A ja też mam wystąpić czy już nie? No nie, no właśnie ona jest... Nie no chodź, żartuję przecież, chodź. No ale jak ja mam obok... Nie mogę obok dwóch naraz stanąć, stara, no. Jak się dwiema kobietami zająć porówno, no? Ciężko tak kochać dwie kobiety naraz. Tak. Chociaż próbować warto. Niektórzy potrafią, nawet więcej. Nie, niektórzy nawet trzy potrafią. Był u mnie taki gościu, były takie trzy dziewczyny ostatnio u mnie, co mówiły, że mają jednego chłopa. Grubo, co? Grubo. Miałeś tego sytuację na przykład, że wasz chłopak zdradzał czy coś? Nie. Tak, zdradzał cię? Tak, taką piękną dziewczynę w takim dżinsie. Tak. Słuchajcie, ona pod tą prezerwatywą to jest mega bezpieczna. Można się z nią całować, nic się z niczym się nie zarazisz. Okej, dobra. To ma taki dżinsik lata 90. Tak, dokładnie. I opaska też 2000 wcześniej. Tak, tak, takie. Chłopaka masz? Nie, mam chłopaka. No słyszałem, że są niepodpieczone od dołu. Ogólnie mogłyby być lepsze, ale dali prażoną cebulkę, także jest okej. Prażona cebulka ratuje wszystko dziewczyny, co? Oczywiście, że tak. Żeby na koniec na przykład słabego posypać prażoną cebulkę, uratowałoby, co? Uratowałoby. Jakie wzięłyście? Serszynka. Serszynka, a ty? Ja tak samo. Ale możecie jeść, nie wstydźcie się. Czy nie chcecie tak mieć? Ja mam ketchup i majonez, a ty sam majonez. Ja bym wolał ketchup i majonez. Ja mam sam majonez. Sam majonez, hardkorowa laska, totalnie nie boi się tłustości w ustach. Nie. Ej, kiedyś oglądałem kobiety, a teraz oglądam zapiekanki. Musisz zrecenzować. Ale tak jakbyśmy się całowali, wiesz o tym? Tak. Nie brzydziście? No nie, właśnie chcę. Ale chłop... Ale ja to ugryzłam, to lepiej, nie? Znaczy, jak chcesz się ze mną całować, to po prostu możemy to zaraz zrobić, ale ta zapiekanka jest ch**a. Ja tu przyszłam się dobrze bawić, nie żeby wyglądać. A co myślisz o tych ch**ach, co się doklejają, wiesz, świecą się, błyszczą się jak w Tigerze na promocji? Niech ta rób ta co chce, tak, wiesz? Totalnie. Jak robią, jak wyglądamy, jak się czują dobrze, to zajebiście. A ty wyglądasz zajebiście i czujesz się pięknie? Ja się czuję zajebiście, no, ale mój chłopak jest twoim fanem, więc ja... Bardzo mi miło. To jest twój chłopak? To ile twój chłopak jest? A on wie, że... Nie. Wiesz, że twój... Czemu go nie zabrałaś tutaj? Bo nie mam pieniędzy, tak to by przyjechał, ale... Bezrobotny? No. Jaka zadowolona, mam bezrobotnego chłopaka. Pozdrawiamy. Dziewczyny się ubrały w wielkie kondomy. Mega bezpieczeństwo. Czyli co, ty jesteś workiem, jesteś śmieciem, w sensie posegregowanym papierkiem. Oczywiście. Jak tam dziewczyny, co kryjecie pod tymi worami? Czy tam były jakieś super stylizacje, które wam pogoda zepsuła? Tak. Wszyscy by tu pomdleli, jakby ciebie zobaczyli. Tak, ale deszcz wszystko zepsuł. Skandal, jak może padać deszcz? Ona chciała być tak piękna, a teraz widać tylko, że ma piękną twarz w miarę. Dokładnie, tak to by była 10/10, a tak? Jest deszcz na 10 niestety. Mimo ruchów skrępowanych strojami nastolatki uciekają ode mnie całkiem skutecznie, aczkolwiek dla was będę je gonił zawsze. Dziewczyny gadamy o outfitach totalnie po kolei. Co się stało? Co się stało? Czemu nie było pieniędzy, opowiadaj. Serio? Tak słabo wygląda? Nie, ja wyglądam słabo, mam paskudną bluzę. To jest jakaś taka, to jest taka siatka, żeby koty nie uciekały na balkonie. Tak, trzymam zwierzaczki w domu, no nie? No właśnie widzę, że siostry nie uciekają. Jeans i to też jest jeans? Tak, ogólnie musiała... To nie jest totalne faux pas. Musiała być szyta, musiałam ją szyć, bo tak, się nie zmieściło. Tył szyłyśmy. A wy? Jak długo wybierałeś tego top, ten top? Myślę, że spoko wyglądamy. Ile na ten top poszło materiału? Niedużo. Niedużo, co? Ale poszło materiału. I to jest ekologia właśnie, zobaczcie. Ten top mega skromny, ale to nie dlatego, żeby więcej pokazać, tylko żeby zaoszczędzić. Ratujemy planetę. A tutaj jeszcze koleżanka ma totalną siatkę. I don't speak Polish. You're wearing a net, like a fish net. Yes. I want to catch a lot of men. That's why. Oh! Do you like Polish guys? Where are you from? From the UK, from the UK. Oh, so do you like Polish guys better or British guys? Probably British guys, British guys. Why? They just chat to you more, like they're more confident. So the Polish guys are shy? Yeah, definitely shy. But cute, there's a lot of good buzz cuts, like short hair. Is this a buzz cut? No. The side is, but not the top. What are we going to do to make sure she gets laid? No, we don't have to do anything, she just does. I need like a Polish pick-up line. Hej kochanie, jak się masz? Albo kochanie, jak się masz? Jak się masz? Albo słyszałam, że jesteś bankrutem, też dobrze działa. Naprawdę? Dobra, wyrwałaś. Wow, lecę na ciebie, serio. Opowiadajcie, jesteście wolne, zajęte? Wolna? No ja zajęta jestem, no. Czego szukacie w chłopaku? Ojej, to pytanie to nie jest dobre pytanie. Red flagi jakieś, najgorsze zachowania chłopaka. Dlatego jest. Jak nie ufa. Jak nie ufa? Czyli co, że jest mega zazdrosny? Tak, no bo no zaufanie to podstawa, nie? A dziwisz się, że jest o ciebie zazdrosny? Ja bym ale nie dziwiła. Jesteś taka hot, że tu jest gorąco jak na kołczeli, a jest... Jest z nami młodzież totalnie, licealna i dziewczyny mają takie spodnie, jak ja nosiłem w 2004. Co się dzieje? Czy to jest odpowiednia stylizacja na festiwal? Czy po prostu macie wysrane na to i tyle? Nie, no to są najlepsze spodnie. Dlaczego? Najwygodniej i dobrze. Nie, no naprawdę, no. W takich chodzili hip-hopowcy. Uważasz, że skinny jeansy są lepsze? A co jest nie tak w rureczkach? Faceci w rureczkach nie? Mamy pewnego kolegę. A ja się domyślam! Co, faceci w rureczkach trochę słabo, co? To jest po prostu niewygodnie i my nie rozumiemy chłopaków, że jakim może być wygodnie. No. Takie opaski też były w 2000 modne. Pasuje jej, co nie? Jej to, no ona ładna oczka no, ma, no ładna. Modelka? Tak, ale modelka. Taka, wiesz, z Instagrama czy taka? Nie. Influencerka, modelka, piosenkarka, dodatkowo guru mody, nienawidzi facetów w rurkach, przed nią wielka przyszłość. Dzisiaj gadamy o stylizacjach, my się znamy, prawda? My się znamy z Abstra, bo chłopaki grali na kanale, nie pamiętam jakim. Wyzwania z paczki. Wyzwania z paczki. To jest szef, to jest dobry szef właśnie. Panowie, gadamy o stylizacjach, wy oczywiście jesteście bliźniakami i nie ubraliście się tak samo, na szczęście. Nie tym razem, nie tym razem. Nie tym razem. Stary, ja wąso zapuściłem, żeby ludzie mogli mnie odróżniać od Tima, nie? Na przykład ja mam tak z Burskimi. Po 3 dniach już wiedziałem i już wiem, który jest który. Tak jest, bliźniakami. U was tak samo, na pewno starzy znajomi nie mają żadnych problemów. Ale ty akurat nas zacząłeś szybko odróżniać. Tak. To prawda. A właśnie, wy teraz wolni, zajęci panowie? Singlami jesteśmy. Czy chłopy widziały, jak wyglądacie? Bo jak zobaczą, to na pewno się nie będą martwić, nie? Nie, no w sensie, że na pewno pięknie wyglądałaś, zanim założyłaś na siebie tę gumę, tak? Ale jeżeli guma, to bezpiecznie. Przecież nie zmarzniesz. Nie patrz tak na mnie. Skąd masz chłopaka? Z Anglii. Ha, mało jest Polaków, że Anglika bierzesz? Mało. I co on po prawej stronie ma wszystko? Nie no, lewej. Po prawej stronie. Nie no, ona jest po prawej, u nich po lewej. Ty ile piw wypiłeś? Ożesz k***wa, jaki paw! Ej! Dziewczyny, to jest akurat, ej, to jest fajne. Co jemy ze świetnika dzisiaj? To wygląda fajnie, co? Wygląda zgrabnie, no. Dziabniemy, panowie? Frytki dobrze wyglądają. Dziewczyny, chcecie z nami się posilić ze śmietnika? Darmowe jedzenie? Czy nie? Słuchajcie, samice się na darmowe zleciały. Wydaje mi się, że to trochę niezdrowe. Ty miałaś wypadek z tramwajem, że takie coś masz? Nie, ale mega mi zimno. To przytul się do jakiegoś chłopaka. Szukam właśnie, no. Nie mogę znaleźć. Dobre, tutaj są 4 chłopaków jest. Ale to musi być w moim typie. Słuchajcie, ekipa afrykańska się powiększyła. Co ja robię swoim życiem? Czemu stoję z bandą 16-latków pod śmietnikiem? Ta fryteczka się do was nie uśmiecha czasami? Trochę no! Kto zje frytkę, dostaje 100. Stara, ale to będzie w internecie. No wiem, kurwa. Ale 100. Nie, ja ci dam tę 100, żebyś tego nie jadła, dobra? Bo mi serce pęka, Boże. Ona by to zjadła. Zjadłabym to. Zjadłaby to. Na serio tego nie zrobiła, Boże. Dobra, idźcie. Koniec nagrywania pod śmietnikiem. Fajnie na konikach. Na tygrysie najlepiej. Który konik lepszy, dziewczyny? Jak na koniku? Jak było na konikach, opowiadajcie. O Jezus, superowo było, naprawdę się świetnie bawiłyśmy. Bardzo fajnie było. Jak oceniacie festiwal i to, że na przykład twoja bluza jest totalnie mokra? Ja chodzę na openera od 2016 roku, więc to jest taka moja tradycja. Czy kiedyś nie padało? Nie. Zawsze pada. Zawsze pada. Zawsze pada, rok temu tak samo. Zajęte, wolne? Zajęta. Wolna. Jak to jest pilnować młodszą siostrzyczkę, która nie ma chłopaka na openerze? Czeka za chłopami czasami? Nie. 36-letnimi? Nie, ona nie lubi starszych typów. Nie, ja raczej jestem grzeczna na openerze. Porządna, a tak to jesteś nieporządna, tylko ty... Nie, nieporządna. Nieporządna. Pada deszcz, bawimy się fajnie. Co, jeszcze jakieś pytania, wszystko coś, ja tutaj odpowiadam na wszystko. Jakieś... Nie no, świetnie się przedstawiałeś, więcej nie trzeba, dziękujemy. Dziękuję bardzo. W katolickim kraju tak chłopaki patrzą czy nie? No patrzą, patrzą. Co za zwyrole, no. No. To straszne, co? Straszne. Słuchajcie, deszcz deszczem, ale powiem tak, opener jest bardzo dobrze zorganizowany. Kible, to nie są toje, to są naprawdę w dobrym stanie kible. Dojazd i autobusem i samochodem bardzo dobry. Lil Yachty to nie jest idol? Nie. Nie jest najlepszym muzykiem? Nie. Beatlesi czy Lil Yachty? Beatlesi. Rolling Stones czy Lil Yachty? Nadal Rolling Stones. Mimo to, że nie słucham, to... Szanujmy się, kochani. A jak było na koncercie Lil Yachty'ego, bo słyszałem, że skakałaś w pierwszym rzędzie? W czwartym chwilę poskakałam, ale... Nie, no. A, teraz gada, tak to się... podchodzę, no. Mam podejście, gdzie jestem, to się pobawię. Czyli mniej jachtów, więcej, kurwa, rock'n'rolla. Cały świat cię ogląda, coś mądrego, jedną rzecz. Tak z serca. E równa się mc². Słyszycie to u nas jako pierwsi. To jest generalnie format dokumentalny, gdzie ja uczę mężczyzn, jak podrywać piękne kobiety. Dawaj. Ale nie zawsze znajdziemy piękną. Podoba ci się, chłopak? Nie. Nie podoba ci się, odrzucony zostałeś. Słuchaj, czy nie spływa z ciebie, bo tutaj jest bardzo odważna stylizacja. Tobie deszcz jest straszny. Nie. Takich kobiet nam potrzeba odważnych. Świetna forma, wyglądasz najlepiej ze wszystkich festiwalowiczek, jeżeli chodzi o... bardzo. Jeżeli chodzi o ciało. Miło. Dodatkowo masz piękne włosy. Dziękuję. Jesteś wolna? Mam co? Nie. Cały czas mam dziękować? Tak, stój, ładnie, ładnie się uśmiechaj. A zrób obrocik dla widzów. Co zrób? Obrocik. Totalnie. Jeżeli by opener tak wyglądał, to bym był na nim codziennie. Miło było poznać. Patrz w oczy. Nie patrz w oczy. Nie patrzyłem. Widziałam. Chrabąszcza miałaś po prostu. Uratowałem cię przed chrabąszczem. Tak. Ale mój chrabąszcz tak jest najbardziej niebezpieczny. Jak oceniasz pogodę? Czy byłaś gotowa na taki obrót spraw? Nie przeszkadza mi to totalnie, bo mam kapelusz. Tak, nie pada ci? Nie, absolutnie. Na tę główkę pełną pomysłów? Nie, to jest wszystko naturalne. Wszystko naturalne? Całe naturalne. Ale usta masz swoje, tak. Włoski masz swoje. Co tu jest? Powiedz mi, co to symbolizuje? Oprócz... No to zobacz, co to symbolizuje. Czy masz serce na krtani, a nie to, gdzie serce? No bo mam serce w gardle. Jezu, a co to jest? Jakiś związek frazeologiczny? Tak. Wiesz, o co zapytam? No bo wiesz, co, ja mogłabyś mieć coś innego w gardle mojego na przykład. No, możemy się umówić potem, jak chcesz. Ja się śmieję, bo się cieszę. Jak się śmieje prawiczek, jak kobietę pozna. Miałem jeszcze wrócić na techno, patrzę pod śmietnikiem, mega dwie fajne dziewczyny stoją. Dzięki. Totalnie, my teraz opowiadam o swoich stylizacjach. No więc sweter dzisiaj rano zaatakowany nożyczkami. Rozcięłaś dobry szwetr? Tylko tutaj, jest w całości. Jak teraz nim pójdziesz do szkoły, na egzamin? Mam inne swetry. Rajsowe też dawno podarte, buty, zmieniałam sznurówki na kokardki i... Ostatnio się nie potrafię ubierać. A też się nie umiem ubierać. No tak, ale ja mam na szczęście dobrą przyjaciółkę, która mi pomaga. Skudną bluzę. O nie, no tutaj, z czym do ludzi? Wiedziałem, że ta bluza jest, okłamywali mnie przez cały dzień. I gdzie teraz lecicie? Pewnie do domu, albo na labirynt. Dziewczyny, proponuję tak, wejdźcie do labiryntu i niech finałem labiryntu będzie dom. Chodźcie na techno. Ostatnia szansa dla zapiekanek. Ja nie mam psychy, żeby wam powiedzieć, że jest niedobra. No jest najlepsza z tych, co jadłem. Czy mógłbym pozdrowienia? Pozdrawiam. ZK! Numer 3. Dziękuję bardzo. Bo tutaj bardzo dużo jest właśnie takich starych zboczeńców. Ja akurat nim nie jestem. Nie no, normalny jesteś, bo tak odszedłeś od razu zamiast się jakoś czaić czy takiego, ale miałam takie sytuacje. Czy jak na mnie patrzysz? Dużo jest podobieństw. Też z bok, też się gapiłem. Tak. I też zaraz pójdę do innej. Czy chcesz mnie tutaj przytrzymać na zawsze, żebym był twój? Nie. Ta pauza była taka bezczelnie długa. Dziewczyny, idziemy na techniawę? Tak, idziemy na techno! Kto chce słuchać taką Hemingwaya? Nikt. Nie no, techno, nie? Techno jemy. Młodzi ludzie lubią techno, ja też lubię techno. Ja lubię techno, no. Jesteś opętana przez techno? Na techno. Techno? Techno. Ale tutaj sobie czekamy na coś, co jest już odwołane, więc jakby nie ma Girl in Red. Czekaj, wyjaśnijmy sobie, czekacie na odwołany koncert. No może przyjedzie spóźniona. Pitulko, a jaka to jest muzyka? Ostre papier na techno? No raczej nie, raczej takie gejowe. Ostre gejowe techno, jeszcze lepiej. Czy jest coś na zastępstwo, na przykład, nie wiem, ktoś kogo słuchasz na przykład? Nie, tylko jak Kendrick Lamar. Co to jest Kendrick Lamar, kochana? Girl in Red, tego się słucha. Sprawdź mojego Spotify, z tego Girl in Red. Nowa płyta, o, September jest nawet nam ich. Co się śmiesz? Oktober to jest. No bo czemu september? Strzeliłem totalnie. Czy ona ma coś oktober, tak. Płytę? Nie, to jest nie... Start, czy nie? Przysięgam ci teraz, strzelałem z tym oktober zupełnie z czapy, a ma september. Ma oktober, a ty strzelałeś z september. Stara, nieważne, jak blisko to byłem, jest to jest abstrakcja. A, to nie może być przypadek, muszę być super mądry. No, no, ta kurtka, ten kolor. Boy in red. Wiadomo, mnie za to gejowe. To. Nie, 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 gejowe. O nie, gejowe. Można powiedzieć, że coś jest gejowe, co geje się obrażą na to, nikt się na to nie obrazi. Znam gejów, oni po prostu trochę inaczej satysfakcję seksualną. Widziałaś kiedyś geja w kościele? Nie. Bo geje do kościoła nie mają wstępu. Czemu? Jaka śmieszna. Powiedz, że wziąłeś tą książkę, będzie mamie miło. Wziąłam książkę. Ja książki, słuchajcie, mimo że nie ma koncertu i nawet na koncercie po prostu powtarzałaby geografię. No akurat rozszerzenie moje. Jezu, september, oktober, rozszerzenie, już wszystko wiem. Słuchajcie, drugi dzień, ekipa sprzątająca na openerze, jak byczku? No jest, na pewno nastawienie jest lepiej, bo już byłem na koncercie jednym, fajnie dał. Na razie mindset jest dobry. A kiedy brudzili bardziej, wczoraj czy dzisiaj? Nie ma porównania jakoś, tyle samo, bo a najgorzej to było w sumie w pierwszy dzień. Bo to... A, proszę bardzo. Słuchajcie, kończymy, jesteśmy w miejscu, gdzie mega załamana młodzież, zapłakana, że nie przyjechała jakaś dziewczyna w czerwonym na koncert, popłakali się, a nie wiedzą, że jest promocja na Crocsy w Lidlu. To nie jest film sponsorowany, nie ma tej promocji, a może jest, może trafiłem, bo ja dzisiaj trafiam ze wszystkim. Ogólnie Open Air, dobra organizacja i ostatnie słowo od naszej koleżanki, ostatnie słowo dla widzów. Subskrybujcie, tak. Zostawcie komentarz. Zostawcie komentarz. Wiesz, że twojej dolki nie będzie? Jak to nie? Nie przyjedzie na koncert. To straszne. To straszne. Bardzo. Bardzo.